750 zł WK w Polsce wydało na całego Maca. My zobaczymy, ile wydamy w Stanach, dokładnie w Miami. Za chwilkę wchodzimy i kupujemy dosłownie całe menu w McDonald's. Jak myślisz, ile będzie kosztował Mac? 600-700 dolarów. 600. 750. 400. 438. Co tak tanio? 749. Ja strzelam w 533. A Artur? Kiblu. Kupisz gościu koronka, leci z rana, to mi się to podoba. To jest Artura, to jest Artura. Artura, Artura. Jaka kwota, Mac? 600. 600, no. Okej. Okay. Ile ludzi? Ja pierdzielę. No to tego nie przemyśleliśmy. Ogólnie zamówiłbym przy kasie, ale jest 13 tysięcy osób. Spróbujemy, spróbujemy. Ludzie będą w totalnym szoku. Wszystko, wszystko. Nawet lody czy coś. Lody, wszystko, wszystko. Wszystko, wszystkie smaki. Wszystkie smaki. Wiesz, jaki jest kaczek? No. Ty zamawiasz. No nie, chyba nie. Będąc szczery, to ty taki syf trochę się wydaje. Jakiś ketchup, jakieś te niedomyte trochę. Ale my jemy na zewnątrz na szczęście. I'd like to order everything. Everything. I mean, everything what you have. Every flavor of ice cream, every shape, Big Mac, Quarter Pounder Deluxe. Bo generalnie tutaj ludzie podchodzą często i zamawiają wszystko, tylko że oni to robią dla siebie, a nie dla filmu. Pani menadżera pyta, co się dzieje, jak ja to mam bić. Like one cheeseburger, I mean, like everything. A pani jest w lekkim szoku, nie? Kurde, najgorsze jest to, że oni tutaj w ogóle nie mówią po angielsku. Pani do mnie po hiszpańsku nawija, przecież... Stany Zjednoczone, by the way. They don't know angielski. They don't know angielski. Już Kubis gościu szplecha 13 razy lepiej, przysięgam. Ty po polsku nie pani majesz? Oni są w totalnym szoku, nie? Oni mówią, what is going on? Dobre, dobre ci to. Babka sobie poszła, nie? Ogólnie. Hello. Can we order everything? Everything on the menu? Everything on the menu. Are you sure? I think so, yeah. Chyba. No, no. I just said morning and then I... Jezu, to faktycznie może być sporo, nie? Lodziki jeszcze dorzucamy do zestawu. Ciekawe, ile to będą robić. W Polsce robili 17,5 minuty. A co z piciem? Też. Picie będzie też całe, wszystkie mamy picia? Picie, lody. Ciekawe, ile wyszło. Paragonik zabieramy. Thank you much. Kolamy stoper i zobaczymy, ile będziemy czekali. Mówię, że ciekawe, jak to weźmiemy, bo kawy, wszystkie lody, no może być ciężko. Ale damy radę. No może być ciężko, bo za 500 dolarów powyżej dostaliśmy też kelnerkę w gratisie. Paragonik wygląda tak. Kurde. A finalna kwota całego paragonu to... Co? No. Nie. No. Nie. No. Nie. To jest skam. To jest skam na 100%. To jest to. 220? 220 dolarów. W Polsce 750 zł, a w Stanach 220 dolarów. To wygrałem cały ten paragon? proszę bardzo, na siebie zabrać. Gratulacje. Dobra, czekamy na zamówienie, zobaczymy, ile będziemy czekali. My zapłaciliśmy mniej za całe menu Maca niż za jedną kolację. Ej, powalone, nie? No. Beczka Milona podaje. Proszę, wiesz. To dla mnie. Arturek, Adwisek, Mateuszek. 9 minut 20 sekund dokładnie czekaliśmy na całe zamówienie. Idziemy teraz tylko zjeść, ocenić i zobaczymy wszystkie nowe rzeczy, których nie ma w Polsce. Połóżmy sobie wszystko. Pyk, pyk, Arturek, kurier. Trzeba wszystko wypakować. Dawaj. Rozkładamy, Kubula, rozkładamy. Ja pierdzielę. Dobra, teraz dobra, to jest tego dużo jednak, nie? Cheeseburger. Yes. Double cheeseburger. Yes. Triple cheeseburger. Yes. McChicken. Yes. Porówno sprawdzamy, lecimy jeść. Zaczynamy od lodów, żeby się nam tutaj nie rozpuściły. Kinia, proszę bardzo, startuj. Pierwszy lodzik jakiś z M&M'sami. Pierwszy lodzik. Dobry. 8 na 10 albo 9 na 10, no ale o, bardzo kurde, dobry. To mega dużo. Bardzo dobry jest. Okej. Okay. Eminem jak w Polsce, siódemeczka. Siódemeczka? Za słodkie, 6. Ale ile jest M&M'sów? Okej, okay, to jest plus. Strasznie dużo, no. O, mega jest słodkie, 4. Słodkie. 5. Lud jak normalny lud w Polsce teraz. 5. Lud z M&M'sami po prostu. No, po prostu. No, tak się nazywa, nie? Ej, faktycznie. Ej, nie zauważyłem, Judo, fajnie, że nam powiedziałeś. Dobra, Kinia, lecimy z drugim Oreo. Oreo smakuje wszędzie tak samo, no słodki jest 7 taki. 7. Ale jest... W porządku. Oh, yeah. Taka szósteczka. No. Lepszy, siódemeczka. 5, bo za słodki. 6. Fajnie tak zrobiące. Myśli. No. Trochę to zajmie. Zamroziło chyba mózg. Zamroziło? Nie no, lepszy od tamtego, to dam szóstka. Ej, to nie zarąbicy, daj 9, mi mela smakuje. 9? No, o, kurde, ale pyszny. Teraz mamy loda. O, zupka. Kinia. Kinia, proszę bardzo. To jest jakiś lód.
Chyba z polewą czekoladową. Ale ja lubię te lody, to 8, no. Taka piąteczka. Piąteczka. Nie wiem, ja też 5 daję, nie więcej. I 7. Piąteczka, normalnie. Lepsze od Oreo nie jest, ale lepsze od tamtego, to dałbym 5,5. Ja nie wierzę, że to są wszystkie lody. Ja też nie wierzę, no. 4 lody. A w Polsce to jest... Z larami innymi. To nie jest wszystko. No właśnie, ja bym powiedział, że to są wszystkie lody, a... To prawda. Przejdę, reklamat. Nie? Much later. Dostaliśmy. Nie dostaliśmy. Było. Wszędzie w Maku musicie mieć podane kalorie. Tutaj, przy wszystkich kanapeczkach, które sobie za chwilę zamówimy, mamy podane kalorie. Na przykład, widzicie, u góry jest 1000. Nie ma kurczaczków żadnych, same jakby magnagacy. Było. Stąd dali nam chyba wszystko. Aha, oni nie mieli po prostu szejków. O Jezu, jaki słodki. No 4, właśnie, lody są słodsze. 4, o. Słodkie fez, trójeczka. No. 2. Niedobre. Nie? No. 1. Uj. No. Ale z polewą budory. 1 to jest. 1. W końcu zaczynamy normalne jedzonko od burgerów. Nie wiem, czym jest quarter ponder with cheese. To jest chyba mięsko, mate. Bekon. O nie, bekon jest. Pikle. Czekaj, ja tak ugryzę bez bekonu, mogę? A co, ty bekon robisz? Nie. Nie, no nie, tu Boże będzie zaburzona ocenka. Każdy musi... No taki zwykły burger, dobra. 7 na 10, bo ja nie lubię bekonu. No w porządku. Bekon chrupiący, fajny, 7. Lepsza wersja cheeseburgera, ja też daję 7,5. Dobry, 8, bo bekon dobry, taki... Zajebisty, nie? Właśnie też mi smakował. 7. 7, nie? Ale siedzi ten bekonik. Siedzi fest, no. I też. I dobre nawet. Dobre, nie? Ja bym dał śmiec... 9. 9? O kurde, no, mocno. Makrib. O! O! To jest ryba jakaś? To z żeberkami. Z żeberkami. O, ribs, żeberka. O. Macie to w Polsce? To jest znowuż tutaj. Oj, minakini. Oj, będzie plute chyba. Oż tak? Okej. Mów z tym pasztetem! Takie bez smaku trochę to mięso jeszcze. Fruja. Fruja. Czuć, że to nie jest mięso wysokiej jakości. Wszystko jest bez smaku. Ja daję 2. Zdrowne wszystko. Ocenka. Wszystko jest tragiczne, nie? No dobra, do końca góra mogę się... Jeden. Ani krzty dobrego smaku. Kubik się zmarszczył tutaj, widzę. Niedobry sos, mięsa nie... Ja nie wiem, daję tutaj chłopie 0. Skipujemy. I kolejny burgerek z nowym sosem. Kinia, zaczynamy, proszę bardzo. Ale dużo ten pomidor. Kurde, no. Potężny. Bardzo dobrze wygląda. 8 na 10. 8 na 10, Mati? Dobre. Taki wieśmaczek, ósemeczka. Dla mnie ten pierwszy był lepszy, ale daję 7. Porządny hub, Arturek. Nie ma lipy, nie ma biochy, kurwa. Rocket fuel, synu. Ja lubię pomidora, 109. O! O, o dobry. Okej. Okay. A nikt jeszcze dychy nie dam, nikt jeszcze nie dał dychy. Co? 7. 7, okej. Okay. 6,5. 6,5. Kolejna rzecz. Coś, co mamy w Polsce, filet of fish. O, ale wygląda... Wygląda, wydaje mi się, że lepiej, chociaż dawno nie jadłem. To jest w ogóle jakiś podwójny chyba. Tak, jest podwójna rybka, jedna, o, kurde, druga. Kinia. Wygląda zajebiście, jak z tych obrazków. Babciu, to jest zajebiste! Co ty gadasz? Nie, no co ty gadasz? Luka, po raz drugi. Kinia, odwalasz bananę. Jeden? Paluszek rybny z bułą. Piąteczka. Dobra. Dobra? Nie, no rybka. Dobra. No taki paluszek, no. No? No to tak, sześć. Sześć. Dobra. W porządku, taki zwykły paluszek rybny z bułeczką, no. To co mówiliście. Piąteczka. Piątka, tylko mało słonek. Nie no, dosyć dobre to jest. Jaka ocenka? Kubik z drugiego chaba bierze. Ja mam 7, no serio. No to 7 i lecimy dalej. 7, 8, no. Big Maczek, zobaczmy jak tutaj, a jak wygląda w Polsce. Nie wiem, czy kiedyś widziałem tak dobrze podanego i złożonego Big Maca. Proszę bardzo, Kinga. Widzicie? Jeśli ktoś jadł Big Maca w Polsce, to sałata sypie się wszędzie. Tak, a tutaj normalnie. Wygląda top. Bardzo dobre. W Polsce. Bardzo dobry. 8 albo 9 na 10. Ale 10 na 10. Aż się uszka trzęsą, bo Arturka już widzę. Co to za nota będzie? 9. Na razie na... Bo nie ma tak sałat jak w Polsce, nic nie wypływa. Czyli lepszy niż w Polsce, okej. Okay. Big Maczek normalny, nie wiem, 7,5. Okej. Okay. Ja mogę być nieobiektywny, bo Big Mac jest moją ulubioną kanapką z Maca, więc... Chodzi jak złoto, stary, jak masełko. 9 na 10. Nie, zajebiste, ale nie wiem, czy nie jest lepszy niż w Polsce. Bardzo podobne, ale... Chyba troszkę, kurczę, mocniejszy. A też... No, dobra. 6 na 10. Aż tak nie lubisz Big Maców, ja uwielbiam też. Gorszy niż polski. Ja jako, że lubię Big Macy, to... 10! Pierwsza dyka! A ja to bym z tego w ogóle pierdzielił, dobra? I lecimy do kolejnej. Crispy Chicken, Kinia. Nie mam pojęcia, co to jest, kurde, tylko pokażę, jak to wygląda. Ja słyszałem, że jest turboste. Podobno ma tą najwyższą skalę z Scoville'a. Ale nikt... 6, 7, kurczak dobry, ale brakuje do tego. To w ogóle ma sos? Nie. No właśnie, też mi się jak wydaje. Ale dobry jest kurczak, ale coś jest, mi się przyjarało. 6, okej, okay, dobra. Kurczak top,
Ja dam 7 za tego kurczaka, bo jest naprawdę mega dobry kurczak. Dobra, dawaj kuraka. Szósteczka, nie najgorsza. Niom. Ósemka. Ósemka, o, okej. Tylko bułka nie pasuje. Trochę bułka tak nie pasuje. Ale ogólnie dobre jest mega. Za kurczaka 7. Siódemka za kurczaka, no. Okej, dobra, to go. Deluxe Crispy Chicken, może w końcu Arturek zje, bo jest zielone opakowanie. Może, jednak chyba nie będzie jedzone. A znowu ta sama bułka chyba. Że inaczej teraz podana. Inaczej podana, tak. Ale sos jest top, oblizałem palec. Zajebisty. Big Mac tylko z innym kurczakiem. Dobry, 8 na 10, no. Z innym kurczakiem, a w Big Macu wołowinka, nie? Kurczak chyba ten sam, co przedtem. No i fajny jest, no tak 7. 7. 7. 7. Okay. No w porządku. Siódmeczka, nic specjalnego w sumie. Mi turbo się dzieje, daje 8,5. Niebo w ustach. Niebo, no. 9 na 10. Dobre? Ocenka? 8, bez dobre nawet. Okej. Okay. Cheeseburger porównujemy do polskiego. Zapakowane chyba tak samo wyglądają. Identycznie. Kinia oddaje. Ja nie lubię. Taki sam jak w Polsce. 6 na 10. O! Nie, 1. W Polsce jest lepsze, w Polsce jest lepsze według mnie. 1. Ja różnicy nie... 7. W Polsce lepszy, 6. 7, bardzo dobry. Ja bym dał tutaj 5,5. 5,5. Kolejna. Każdy bierze nuggetsika. Smacznego. Zdrówko. Zobaczmy, czy lepszy niż w Polsce. Nie, yeah. O Boże. O, fatalne. No. Wygląda to jak fiut. Nie, ja daję 2. Ale za jest. Panierka dużo słabsza, 3. Ja do 5 może być. 7. Oto. Co wy tak zamigacie? To jest nawet okej. Nie, jest fatalne. Sprawdzałem do polskiego, jest dużo gorszy. Brakuje sosiwa. Lepsze od cheeseburgera, moim zdaniem 7,5. Nie wiem, czy skończyliśmy sobie wszystkie burgerkowe rzeczy, ale przechodzimy do czegoś słodkiego. Wygląda strasznie tłusto i słodko, Kinia. O kurwa. Powodzonka. Wygląda ja jak... w ogóle nigdy nie dam cynamonki i jestem ciekawa. Dużo kalorii. Dobra, takie słodkie, 6 na 10. Słodkie, kto by się spodziewał? Ja myślałem, że kwaśne będzie, dobra, one-shotuję. Boczy. Widać, że nie domowego wypieku, ale git. Ale jak na razie mam, to dobra. Bardzo spoko, 7,5. Niedobre, 2. A jest fajne. Niedobre? Co to jest? Nie, za słodkie i jeszcze, co to jest? Cynamon, tak? No tak. Cynamonka, nie. Co może mieć? Niedobre. 10, zajebiste. 10? To jest nawet dobre. 6,5 dałem. Ej, ciasteczko z jabłuszkiem chyba w Polsce też mamy. Kinia. 6 na 10. Ej, frytków nie mamy. Frytków nie mamy. Frytek. Gdzie są frytków? Ja zaraz to zgłaszam. Ja daję 6. Ale inaczej wygląda. Ale inne jest ciasto. W Polsce jest... miękkie. Właśnie nie, to jest takie kruche strasznie. No tak. W Polsce jest nie wiem jakie bardziej. Ale inna. Nie umiem się wysłać, jestem debilem. 7. Jest okej, tak 7, no. 7. Nie za słodkie. Olafik. 7. Kubuś. Ja daję 7 u mnie. Kolejne ciastko, nie wiem jakie, chyba po prostu zwykłe ciastko, bez... Nie. Z czymś. Małe gryzy. Dżem truskawkowy ciastko. Zaraz się dowiemy, z czym to jest. Kinia gryzie, ja gryzę. A małe. Where? Nie, 3. Średnie fest. Jakoby Iwa ma jakby nie jedli tydzień. Niedobre, 3. Ja uważam, że z gówniany. Ja daję 5. Ej, ogólnie w Polsce też jest tak dużo tych słodkich rzeczy, bo ja tak... Nie, nie ma. Nie wiem, tu jakaś mafinka teraz. Gościu wlatuje, nie, taka tusta. Fatalne, trzymaj. Strasznie tusta, miękka, taka namoczona jest. Zajebista. Ale jest dobra, 7 na 10 daję. No my same ciasto stoimy. Ja daję 8. Zjedz całą górę najlepiej teraz. M5, takie... Dzięki stary, beznadziejnie. Średniawka. 4 odamiam. 2 na 10. 4. Ciasteczka z maczka, dzielimy. O! Raz. Czekolada z ciasteczka wypływa. Nie wiem, czy w Polsce takie jest, oddaję Arturowi i możemy jeść 3, 4... Zdrówko. Ej no. 9. Ale fajna czekolada, taka kakaowa. No. Ale płynno, to jest najlepsze. Dobra. 8,5 ode mnie. Mi to nie smakuje, daję. Nie. Kinia to jest jakaś odwrotna. Ja daję 4. 9. 7,5. 7,5. Nie wiem co to gościu, ale wygląda dobrze. Damy Arturkowi zacząć, bo mi go szkoda. O. Kruszonka. Dycha. Dycha od razu. Okej, ja próbuję. Jałko. 9. Dobre jabłuszko, słodkie bardzo. Szczerze, bo ja nie powiedziałem, kruszonka zajebista, moim zdaniem 9 na 10. 9. 3. Dla mnie 7-8. Artur jest gościu turbo dziwakiem, nie? Wyglądają fatalnie, frytki z maka po 20 minutach. Próbuj. Każdy po jednej niech bierze. Ja już mogę powiedzieć ocenę, moim zdaniem, no trochę za zimne, ale frytki jak frytki z maka... 1-1 jak w Polsce, 9. Dokładnie. No, trochę mniej słony mam wrażenie. No, ale to może dlatego, że są te. Są dosłownie frytki z maka, nie? Nie ma żadnej różnicy. Tylko, że zimne są po prostu 9, teraz. No. No, to prawda. Nie no, ja z 8 7. Ja daję 5, bo zimna. 5? Ja 8. Ja 8, okay. No. 8, 9, 9, 9, 9. Nie pamiętasz o kolece, 7. Nie mam żadnego pojęcia, 7, 5. Dobra,
ostatnia rzecz na dzisiaj chyba, czyli napoje. Pierwsze picie, jakie nam nalali, nie wiem, czy nam szejków nie dali, jak poprosiłem o wszystkie szejki, są na Paragonie. Fenomenalny McDonald's, nie polecamy. Bez kitu. No ja mówię, every shake, bro. A gościu, yes, yes, naturlisz. Kompletny skandal. Gumniany, miał nawet trzy. Zajebiste, dziesiątka. To jest zajebiste? No. To nie ma smaku. To jest zajebiste. Artur, powiedz, że jesteś normalny. Woda z barwnikiem. No. Plus. Zajebiste. Nie, no, tragedia, dwa. Jezu, jeden. Ostatni napój, Fanta albo Mirinda, przynajmniej tak wygląda, ale jest strasznie intensywna, tylko w kolorze. Jeden. W ogóle nie ma gazu. Nic. Zeruj! Spokój tam. Kubiks? Dwa. Artur? Dobry, czwórkę nawet. Artur? Cztery. Ja daję dwa. Dwa. Cztery. I Adwisek dał 9. I tym oto sposobem wydaje mi się, że chyba wszystko, co najważniejsze, przelecieliśmy. No coli już nie będziemy próbowali, no cola jak cola. Każdy wie co, jak o wiśniowa cola, no to w gościu próbujemy jeszcze na koniec. Proszę bardzo. Oto będzie wiśniowa. Wiśnióweczka. Ostatnia osoba, która dzisiaj cokolwiek testuje. Artur, ocenka? Jeden i pół. Co to ma być? Dziękuję ślicznie za oglądanie. Oczywiście linki do chłopaków i dziewczyn macie w opisie. Na następnych, trzymajcie się, miłego dnia. Pa, pa. Patrz jak wcina, a wcześniej dał dwójeczkę. A tak, jak za darmo to najlepsze. No za darmo, dobra. Nie zmarnujesz. Polski czy amerykański? Zdecydowanie polski. Polonia. Polski. Oczywiście, że polski. Stany. Uuu. Ja jestem patriotą, polski. Polska. Dla mnie na początku myślałem, że będzie amerykański, ale ostatecznie polski.